Patrząc na mapę naszego miasta, sercem festiwalu zdecydowanie jest teatr imienia Aleksandra Fredry, ale okazuje się, że nie tylko. Spotykamy się także w Dobrym Browarze. Jaki jest powód tego spotkania? Tak, te dwie edycje wylądowaliśmy głównie w teatrze, ale w Dobrym Browarze bywamy często na Offeliadzie też, czy to są pokazy przedfestiwalowe, czy właśnie takie wieczorne pokazy nieco luźniejsze i w tym roku kolejna odsłona, bo też już byliśmy z tymi pokazami tutaj. Filmowe Podlasie atakuje, czyli filmy z zaprzyjaźnionego dobrze z Offeliadą Podlasia właśnie. Offeliada i Żubrówka, śmiało można powiedzieć, że to dwie panie, bo to rodzaj żeński i śmiało można nazwać je przyjaciółkami. Niewielka różnica wieku też między festiwalami, więc współpracujemy, odwiedzamy się i też w tym roku odwiedził nas reprezentant, akurat nie stricte organizatorów Żubrowki, ale jednego z filmowców właśnie z Filmowego Podlasia. Patrzę tutaj w okolicy ekranu, gromadzi się coraz większa publiczność. Co ta publiczność będzie mogła dzisiaj w Dobrym Browarze zobaczyć? Dzisiaj zestaw krótkich metraży, bo to też właśnie krótkometrażowe filmy, które co roku podlascy twórcy przesyłają właśnie w takim konkursie Filmowe Podlasie atakuje i też reprezentuje w tym roku te filmy u nas jeden ze zwycięzców tego konkursu. Wydaje się, że podczas takich festiwali filmowych nie ma mowy o konkurencji. Tutaj zdecydowanie mowa o wielkim wsparciu festiwalu do festiwalu i odwrotnie. Tak, wspieramy się czy programowo, tak jak w tym wypadku, czy też po prostu pomysłami, inspiracjami. Odwiedzamy się też często, jak już wspominałem, i ta współpraca pewnie będzie kontynuowana. Bardzo dziękuję. Nieco ponad 2 godziny temu dyrektor festiwalu Offeliada, Piotr Wiśniewski, rozpoczynał to kolejne 15. już filmowe wydarzenie. Witał gości specjalnych, witał sponsorów, ale witał też gości m.in. z Podlasia. Obok mnie Michał Franczak, który to Podlasie filmowe dzisiaj reprezentuje. Michale, spotykamy się w Dobrym Browarze, to już nieco inna okoliczność aniżeli teatr imienia Aleksandra Fredry, no ale jak najbardziej pozostajemy w tematyce filmowej. Filmowe Podlasie atakuje, co oznacza to hasło? Filmowe Podlasie atakuje. Jest to festiwal skierowany do twórców z Podlasia albo twórców wywodzących się z Podlasia i zobaczymy tutaj dzisiaj filmy, które w tym roku zostały wybrane na edycję Filmowe Podlasie atakuje. W tym również mój film Everybody Wants to Go to Heaven. Jestem laureatem z tego roku i bardzo mnie to cieszy. Uważam, że to było świetne, super wyróżnienie i bardzo czekam na to, żeby zobaczyć, jak publiczność w Gnieźnie zareaguje na filmy, które pochodzą od nas ze wschodu. W tym roku była naprawdę bardzo fajna selekcja na Filmowe Podlasie atakuje. Filmy są bardzo różnorodne, od krótkich shortów, od fajnych animacji, świetnych naprawdę dokumentów i bardzo polecam to i ogólnie i festiwal, i dzisiejszy pokaz. Filmowe Podlasie to oczywiście skojarzenie z festiwalem Żubrowka. Żubrowka i Offeliada to zdecydowane, można powiedzieć, przyjaciółki. Ty dzisiaj jesteś wysłannikiem tego Filmowego Podlasia, z czego się ogromnie cieszymy. Dwa festiwale w dwóch różnych miejscach Polski, ale wydaje się, że wiele je łączy. Tak, są te festiwale, które przede wszystkim zbierają kino naprawdę interesujące i właśnie offowe, tak jak Offeliada, i Żubrowka również ma off w swojej nazwie, więc to również absolutnie ma przełożenie na to, co zobaczymy i na jednym, i na drugim festiwalu. Myślę, że obydwa są naprawdę świetnymi inicjatywami, które powinny być kontynuowane jak najbardziej. Cieszę się, że w ogóle to już 15 lat Offeliady, bo to jest super, że udaje się to robić przez tyle czasu. Żubrówka też miała już swoją historię i całkiem fajną renomę. Już w grudniu będzie kolejna edycja i organizatorzy dwoją się i troją teraz, żeby to wszystko dokończyć i dopiąć na ostatni guzik, a selekcja została dokonana. Już można sobie zobaczyć, jakie filmy będą obecne w tym roku na Żubrówce i muszę powiedzieć, że wygląda to bardzo, bardzo ciekawie. Polecam sprawdzić to. Tyle, Michał. Dziękujemy Ci bardzo.